Witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać moje małe zakupy z Akcjona, ponieważ w moim mieście dzisiaj było otwarcie Akcjona i postanowiłam pojechać i zobaczyć, co tam ciekawego będzie. Szczerze mówiąc, to mam porównanie z innymi Akcjonami, bo byłam i w Łodzi, i w Łomiankach, i tutaj u nas w Olsztynie ten dział sklep bookingowy jest troszkę mniejszy niż w tych dwóch sklepach, w których byłam wcześniej. Także pokażę Wam to, co kupiłam. Nie kupiłam oczywiście wszystkiego tego, co chciałam, no ale coś tam sobie wybrałam. I nie dzielę tutaj na jakieś tam kategorie, tylko po prostu będę wyjmowała z torby i Wam pokazywała po kolei. Wzięłam sobie ten organizer. Czteropak na jakieś drobniejsze rzeczy, ten długopis do złoceń, miałam nadzieję, że będzie i był, i do niego wzięłam folię w takim kolorze, to jest chyba różowe złoto, bo to jest inne złoto niż tutaj w tym zestawie. Taśmy washi. Chciałam takie bardziej neutralne kolory, nie tam jakieś rażące. I tutaj fajnie, że jest taki biały, właśnie taki marmurkowy, czarne. Są tutaj te złote, myślę, że i srebrne, to na święta wykorzystam. Nie używam ogólnie taśm washi, ale będą mi potrzebne do jednego projektu i postanowiłam sobie kupić. Wziąłam sobie też takie łuczki mini. Zestaw w takich pastelowych kolorach. Kubek na pędzelki. Tak tutaj się otwiera. Jeden zestaw brokatów z białym brokatem. Bo głównie zależało mi właśnie o takim drobniutkim białym brokacie. I akurat tutaj jest. I oprócz tego jest czarny, srebrny i złoty taki. Także zobaczymy, jak ten biały, bo chciałam właśnie taki brokat bardzo drobniutki. Zobaczymy, jaki będzie. Wziąłam sobie kolczyki. Widziałam u Karoliny Czołby, ona pokazywała, że kupiła sobie właśnie kolczyki i fajny pomysł jako środki do kwiatów. Myślę, że nawet o te takie kwadratowe. Także ja wziąłam sobie taki zestaw. Tam było oczywiście sporo innych do wyboru, ale ja uznałam, że ten będzie taki bardziej uniwersalny. Szpulki. Jak nie do prac, to myślę, że do nawijania czy wstążek, czy sznurków. Pod obrazie w takim zestawie dwóch sztuk, to jest rozmiar 20×20. Nie pracowałam nigdy jeszcze z podobraziem, także zobaczymy. Wzięłam sobie też kilka wykrojników. Ten w sumie nie wiem, jak to się stało, że on się znalazł u mnie w koszyku. No ale jest to, myślę, że się też do czegoś przyda. Tutaj te serca z shakerem na prace ślubne. Myślę, że będzie fajnie wyglądać. Tutaj takie borderki ze względu na to głównie. I w sumie na te gwiazdeczki też fajnie w pracach dziecięcych czy nawet świątecznych. Tutaj takie serwetki i zestaw kół z przeszyciami. Tutaj jeszcze wziąłem sobie stemple. Takie borderki myślę, że będą fajnie wyglądały, jak się je zembosuje, nawet tutaj po bokach do jakiejś kartki, czy nawet w albumie. Właśnie głównie wzięłam je dlatego. Tutaj taki zestaw pisaków artystycznych i one mają różną grubość i
Ja będę chciała nimi próbować robić przeszycia na kartkach. Zobaczę na kartkach, czy w albumach, no, czy gdziekolwiek indziej w innych pracach. Także zobaczymy, czy to się sprawdzi. Taki zestaw listków metalowych. Tutaj takie wykałaczki. Wykałaczki. Nie wiem, czy to są wykałaczki konkretnie, ale to jest do barbecue chyba, jak dobrze kojarzę. Ja wykałaczkami sobie pomagam, jak robię kwiaty z famiranu. Także, a te mi się wydaje, że są bardziej, nie wiem, mocniejsze niż te takie okrągłe, co ja mam. Wziąłam sobie też ofertówki. Będę chciała je wykorzystywać jako folię do shakerów. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Taką tackę. Czy do jakiegoś projektu, jak będę sobie przygotowywała materiały, to tutaj będę sobie gromadziła, czy nawet do zdjęć, do robienia zdjęć prac. Też myślę, że fajnie można będzie wykorzystać. I ostatnie rzeczy, jakie wzięłam, to są te tusze w takich pięciu kolorach, te brokatowe. Będę chciała próbować nimi robić chlapania. Tutaj mamy kolory niebieskie, odcienie niebieskie. W sumie znalazłam chyba tylko te pięć zestawów. Tutaj mamy różowe. I teraz patrzę, że tutaj są 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 aż zestawów, czyli jeszcze mi trzech brakuje. Tutaj mamy taki zestaw zielony, myślę, że fajny do listków barwienia. Będę testowała, próbowała, także zobaczymy, co mi z tego wyjdzie, czy w ogóle będą do używania, czy nie. A to są dwa. To jest bardziej czerwone, a to jest bardziej różowe. Dobra, tak by się prezentowały moje niewielkie zakupy z Akcjona. W sumie w końcu się doczekałam Akcjona w moim mieście, a mieszkam w Olsztynie, w województwie warmińsko-mazurskim. Także myślę, że od czasu do czasu będę tam zajeżdżała, żeby zobaczyć, czy coś nowego się pojawiło fajnego. Także cieszę się. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze zakupy. Zapraszam Was na kolejne filmiki. Życzę Wam miłego dnia i do następnego filmu. Pa, pa!